Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest wstępem do zadania domowego, a to jest dla Państwa to zadanie domowe. Dlaczego zadanie domowe? Ponieważ to jest nie tyle taki wartość tego, co ja tutaj powiem, co Państwu powiemy, tylko tyle, to jest taka właśnie analiza Państwa, bo podamy dwa filmy, bardzo ciekawe, o kwestiach bankowych. To jest temat, który praktycznie zrobiłem chyba jeden film na ten temat. Dwa lata temu, też w maju, właśnie w tej scenarii tutaj, który opowiadał mniej więcej o przewrocie majowym, między innymi. No i tam też chodziło o kasę i tak dalej. Ponieważ mówiliśmy w swoich filmach, że czeka nas wielki blef, ale to też ta tematyka też nie wyklucza tego, że to może się wszystko dziać jednocześnie. Takie jest moje zdanie. To może się stać jednocześnie, jedno drugiego nie wyklucza. Może to mniej więcej tak wyglądać, jak będzie pokazane na tym pierwszym filmie. Z tym tylko szczegółem, że to może nastąpić w każdej chwili. Ale dlaczego? Ponieważ, jak wiecie, ja dziękuję za wszystkie maile i komentarze. Jest coś takiego, że zawsze docierają różne informacje do nas. No i między innymi wpadła nam taka informacja, zadzwonił do nas znajomy, który ma firmę w Wyoming, czyli tam wszystko bez podatków i tak dalej. I oni się zajmują takimi, siedzą w tych sprawach, tych takich kryptowalut i tak dalej, w tych finansowych kwestiach. Siedzą mocno. To są dwaj tacy znajomi. No i właśnie on, jeden z nich, to mi powiedział, że szykuje się od 26 marca tego roku zamiana pieniędzy, czy znaczy zamiana pieniędzy, praktycznie wycofywanie pieniędzy papierowych na złoto. No i my o tym złocie trochę tutaj powiemy dzisiaj, tak króciutko. Od razu się połapiecie, jak będziecie oglądać te dwa filmy, to się połapiecie, o co chodzi. Ale teraz jakby zrobię takie uzupełnienie do tych dwóch filmów i powiem tylko jeden szczegół, który dotyczy krajów neutralnych. IG Farben, doktora Rata, który właśnie opowiadał, i to nawet są chyba filmy na YouTubie, które właśnie traktuje na temat tego słynnego banku, który znajduje się w Bazylei, w Szwajcarii. W czasie wojny ten bank miał swoistą robotę. Otóż państwa osi musiały mieć pieniądze, które będą egzekwowane w różnych krajach, czyli taką międzynarodową walutę. To właśnie tą walutą był frank szwajcarski, tylko trzeba było jakoś zdobyć. Wiecie, jak to zdobywano, ponieważ mówiliśmy to trochę o złocie. Wiecie, jak zdobywano to? Do dzisiaj ten bank istnieje. Znajduje się pod głównym placem w Bazylei, w Szwajcarii, ponieważ to jest na granicy z Niemcami. Był przekopany tunel, który też istnieje do dzisiaj, gdzie paleciaki złota, które zostały zrabowane w krajach Europy, zajętej przez hitlerowców, paleciaki wędrowały w jedną niszę, a z drugiej niszy wyciągali taki sam paleciak, ale franków szwajcarskich w banknotach. Takie różne rzeczy. A więc takie coś funkcjonowało w najlepszej. Tutaj dr Rat w ten sposób, kiedy mówi o IG Farben, to on właśnie o tym cały czas opowiadał, jak to funkcjonowało. I w ten sposób machina Hitlera mogła się kręcić do samego końca, dopóki amerykański żołnierz zajął tą Europę Zachodnią, a wschodnią część Niemiec zajął żołnierz radziecki. Do tego momentu wszystko to hulało w najlepsze. Nawet mogę powiedzieć taki szczegół, ponieważ to wszystko jest powiązane z sobą. Na przykład fabryki łożysk tocznych do niemieckich Tygrysów, Panther i całego sprzętu wojskowego działu pancernych Cuda na Kiju niemieckiego nie były nigdy bombardowane. Słuchajcie, fabryki łożysk. To wszystko funkcjonowało, nigdy nie zostało zniszczone. Dlaczego? Bo właścicielami byli Amerykanie. I amerykańskie B-17 nigdy nie bombardowały właśnie tych fabryk. A więc machina funkcjonowała do momentu, który już powiedziałem wcześniej, żołnierz amerykański z jednej strony i żołnierz radziecki z drugiej strony, dopiero przestała
że Trzecia Rzesza funkcjonować, ale on do końca jeszcze tak, można powiedzieć, ona funkcjonuje do dzisiaj, ale to jest oddzielny temat, w ogóle nie chcę to na razie mówić. Ja Państwu chcę zaprezentować właśnie te dwa filmy i chcę zaprezentować jeszcze jako ciekawostkę kwestia państw neutralnych. Czyli mamy już Szwajcarię, czyli legalizacja złota, ponieważ wszystko się tu będzie kręcić na temat złota w tych filmach i to wszystko powiążemy, te wszystkie informacje, to że dowiemy się, że no, ten cały wielki blef może być też powiązany z tym wielkim krachem. To tak może być. To wcale jedno drugiego nie wyklucza, a wręcz nawet może wspomagać. Co jeszcze tutaj chcę powiedzieć? Tak, o Portugalii. Tak? Kolejne państwo neutralne, dzięki którym można było wędrować w statki portugalskie. Tak samo Hiszpania była krajem neutralnym, więc też można było sobie tutaj różne rzeczy robić. Flota hiszpańska, handlowa, jak i portugalska też wędrowały z różnymi rzeczami, nie były atakowane przez brytyjskie samoloty, inne elementy, powiedzmy, sił zbrojnych państw, aliantów nie były atakowane. I wszystko to funkcjonowało, dlatego system hitlerowski funkcjonował tak długo. To jest raz. Druga sprawa, jeszcze tutaj odnośnie, cofniemy się w tej Portugalii trochę dalej w historii. Templariusze w różnych państwach byli aresztowani, ścigani, wypędzani, a majątki konfiskowane. Natomiast templariusze poddali się królowi, ówczesnemu królowi Portugalii, deklarowali mu wierność i funkcjonowali, funkcjonują do dzisiaj i w ten sposób templariusze nie zostali nigdy zlikwidowani. To co mówią, że tam we Francji za czasów jednego króla oni zostali zlikwidowani, w Anglii zlikwidowani, nawet w Polsce byli też zostali zlikwidowani. Nie byli wcale zlikwidowani. Oni przetrwali bez problemu właśnie dzięki temu manewrowi w Portugalii i to spowodowało, że dzisiaj jest tak zwanych utajnionych 15 tysięcy. To mi powiedział parę lat temu jeden templariusz, który miał ze mną do czynienia. O, może tak powiem. Dlatego ta wiedza jest. I ich jest 15 tysięcy w tej chwili. No, a kim są i tak dalej, to jest oddzielny temat. My dzisiaj mówimy o złocie i teraz tak, kto był największym jakby dysponentem złota w tych czasach? IG Farben, to jest taki koncern międzynarodowy różnych firm, można powiedzieć niemieckich firm głównie. IG Farben stawiał na nogi Związek Radziecki od roku 1925. Natomiast zobaczmy, jak te daty tutaj funkcjonują. Mamy 25 rok. Mamy kryzys w Stanach. Kiedy skończył się kryzys w Stanach, Hitler doszedł do władzy, no bo przyszła kasa ze Stanów. Została przez kraje neutralne wpompowana w Niemcy i można było między innymi budować takie fabryki jak fabryka w Wolfsburgu. No i dzięki temu dzisiaj jeździmy takimi samochodami jak Volkswagen. O, w ten sposób. Ale jeszcze tutaj idziemy dalej. Związek Radziecki staje na nogach. Koncern Siemens w ciągu 3 lat, a Siemens w ciągu 3 lat stawia na nogi koleje radzieckie. I teraz tak, no to te koleje wędrują. To jest ogromny odcinek od wschodu na zachód, a czy od zachodu na wschód i woziło się złoto właśnie jako zapłatę za pracę kilkuset inżynierów amerykańskich, niemieckich, fińskich, włoskich na terenie Związku Radzieckiego. I te też trzeba było płacić. No trzeba było płacić tym złotem. I to wędrowały takie jakby eszelony, to tak po rosyjsku mówię, a już teraz muszę jakoś inaczej to powiedzieć. To były takie jakby jakieś porcje złota w ten sposób wędrowały. One miały taką jedną taką krotność. 2,5 tony. No i tak to wędrowało to złoto właśnie na zachód i w ten sposób Związek Radziecki stanął na nogach. Ale mamy tutaj jeszcze taki jeden szczegół bardzo istotny właśnie z tym wywozem złota. Z tym złotem mamy coś takiego jak flotę handlową Związku Radzieckiego, która wędrowała sobie przez Ocean Spokojny, kiedy tam na nim były niesamowite walki między Japończykami i Amerykanami.
ta flota sobie pływała w te i we w te na zasadzie zderzak w zderzak, jak się to mówi tutaj. Samochód jedzie w zderzak, tak jak były korki, nie? Powiedzmy, jedzie samochód za samochodem. Tak samo statki te, flota radziecka, z różnymi dobrami Związku Radzieckiego, tak samo ze złotem, wędrowała do Stanów Zjednoczonych. I nie były atakowane przez Japończyków. A wiecie dlaczego? Ponieważ do sierpnia 1945 roku Japonia nie była w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. Dopiero Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii w sierpniu 1945 roku, no i zajęto Mandżurię, no i skończył się temat, powiedzmy, tych statków, tej pomocy amerykańskiej i wywożenia złota do Stanów. Ponieważ wszystko to się kręci, ten film praktycznie, te dwa filmy, to się wokół złota, a ponieważ, no, tutaj ci znajomi to powiedzieli właśnie, że po 26 będzie ten przerzut, powiedzmy, który może nastąpić w każdej chwili i dlatego właśnie to, co mówiliśmy, no, co nas czeka i tak dalej, no to właśnie to też nas czeka. Takie rzeczy też nas czekają. No, ten jeden z tego pierwszego filmu, to ten analityk powiedział, że ten rok będzie spokojny, dopiero w następnym coś będzie. Moje zdanie jest takie, że to może nastąpić w każdej chwili. Wszystko zależy od gotowości tych, którzy to będą organizować. To tyle chciałem powiedzieć Państwu. Jeszcze tutaj Wiola ma coś, no to proszę. Ja mogę tylko dodać, to, żebyście Państwo się nie zmylili tym tytułem drugiego filmu, bo tam jest wspomniane, czy tam jest tytuł brzmi, czy istnieje diabeł. No. Coś w tym stylu, coś już nie pamiętam. Stylu, tak. Czy diabeł rzeczywiście istnieje? O coś takiego. Tu nie chodzi o to, czy istnieje diabeł, tylko film ten obnaża system diabelski. System władzy, w jaki sposób to się to funkcjonuje. Część Państwa tych rzeczy możecie wiedzieć po prostu. Nie wiem, czy oglądaliście akurat ten film, ale to ogólnie to się tak obiło o uszy, że to mniej więcej jest znane, ale te szczegóły w kontekście tego, co Państwa tutaj wcześniej od nas słyszeli, no to nabiera w ogóle innego znaczenia. Oczywiście, że tak, bo on obnaża przede wszystkim prawdziwy czubek piramidki bankowej, bo podczas gdy na przykład taki krzykacz jak Alex Jones czy inny krzykacz David Icke mówią nam, że o banku centralnym czy o City of London, tymczasem sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Dlatego zachęcamy do dokładnego przejrzenia tych filmów. Tak jest. To jest właśnie na zasadzie zadania domowego dla Państwa. Także to nie jest taka wykładanka na talerzu. Tylko Państwo no, musicie trochę popracować po prostu w zaciszu domowym. Po prostu taka jest generalna zasada, po prostu wnikacie w temat. Ale filmy są naprawdę, zwłaszcza ten drugi, ten dłuższy film, są szalenie ciekawe. Także idzie obejrzeć jednym tchem. Tak, i to widzicie, w takie szczegóły po prostu, ja oglądam takie filmy, no to ja mniej więcej te szczegóły znam. Bo dorzuca się inne szczegóły, które się miało i wiedziało wcześniej. W ten sposób taki materiał jest dość ciekawy. Ja jeszcze dorzucę też ten film właśnie sprzed 2 lat, właśnie o tym przewrocie majowym, też o kasie i tak dalej. No niestety to jest taki temat, którego nie możemy pominąć. Dlatego Państwu stwierdziliśmy, że na podstawie tych wszystkich informacji, które do nas docierają, to też dziękuję za maile, komentarze. Po prostu trzeba się jakoś, powiedzmy, do tego ustosunkować i to jest jak najbardziej pasuje do tego wszystkiego, co mówiliśmy wcześniej, tylko trochę w innym kontekście. To tyle. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.